Słuchajcie, siedzę sobie u Szymona, bo obiecaliśmy sobie na jednym z filmów, który właśnie u Szymona kręciłem na temat paulowni, najlżejszego gatunku używanego w produkcji gitar. Obiecaliśmy sobie, że jak zrobimy 30 subów, 30, to będziemy robili następny odcinek o różnych gatunkach drewna. Szymon jest ekspertem, używa na bieżąco wielu różnych ciekawych gatunków. No i jak się rzekło, kobyłka u płota. Jestem u Szymona. Cześć Szymon. Cześć, cześć. Jestem u ciebie w zupełnie odświeżonej twojej strefie demo. Jest więcej gitar, jest pedalboard. Widzę, że plany nowych gitar na ścianach się pokazały. Jest inaczej. A bardzo mi miło, dzięki, że zauważyłeś. O tak. Jest inaczej i powiem ci, że po tym filmie, który żeśmy wtedy zrobili, który zrobił na bardzo dużej szybkości 10 tysięcy odsłon i bardzo dobre wskaźniki były lojalności, muszę powiedzieć, że generalnie jest to, jak chodzi szczególnie o komentarze, drugi najbardziej komentowany film w mojej historii, dlatego wow. Że on zrobił komentarze, powiedzieliśmy, że zrobimy przy 30 następny film. Wiesz, ile zrobiłem? Zrobiliśmy. 127. 127 komentarzy było pod tym filmem. I ten film bardzo pomógł mojemu kanałowi, ale mam nadzieję, że tobie w jakimś sensie też. Jasne, świetnie było. Naprawdę warto było poświęcić ten czas, żeby porozmawiać o tym temacie i no wiesz, gatunki to jest bardzo ciekawy temat. Paulownia jest taka nowa, świeża i myślę, że dużo ciekawych rzeczy można się o tym dowiedzieć. Nie? Ale paulownia to jedno. To już zrobiliśmy o tym tak wyczerpujący odcinek, że następny musielibyśmy naprawdę wystrukać z paulowni jeszcze trumnę, a żeby poruszyć coś nowego. A w tej chwili przed tobą jest, piętrzy się kubka, nie wiem, no widzę tutaj paręnaście gatunków różnych, które absolutnie myślę są ciekawe. Ruszamy z tematem, mam nadzieję, że podobnie jak na tamtym filmie uzyskamy 100% pozytywnych kciuków na moich filmach, które są czasem lekko jakieś przekleństwo użyję albo coś kontrowersyjnego powiem, albo wiecie jak to jest, nie? Zdarzają się kciuki w dół. Ten film zdobył bardzo dużo fajnych reakcji i ani jednego w dół. Bardzo pozytywny był odbiór i jedziemy na tym samym wózku i próbujemy mówić o gatunkach drewna. Szymon, właściwie ja bym chciał chyba zacząć, żebyś zaczął mówić może od na górze. Na przykład masz gryf orzechowy. Jasne, wiesz co, no, usiedliśmy sobie tak tutaj, żeby mieć pod ręką i gitary, tak, które są zrobione i tak, jakieś części, jakieś jeszcze podzespoły z danego materiału. Chciałeś posłuchać o orzechu, to jest taki gatunek, który myślę, że jest w miarę popularny, ale nie aż tak bardzo popularny jak klon czy mahoń na gryfy. Mhm. Ja bardzo lubię pracować z orzechem, bo ma podobne właściwości do klonu, jeśli chodzi o obróbkę, jeśli chodzi o sound, o jakby brzmienie. Też mam takie wrażenie, tutaj sobie sięgnę gitarę z orzechowym gryfem jednoczęściowym i on jest w ten sposób skonstruowany, że tutaj pręt ma wklejony regulacyjny od tyłu, wklejka jest z klonu falistego i to jest taki jakby akcent innego drewna. No i tak jak mówię, jest to podobny, jeśli chodzi o brzmienie, gatunek, może troszeczkę ciemniejszy niż klon. No i jeśli chodzi o wygląd, o to jak to wygląda, no to jest po prostu ciemny, to jest ciemny gatunek. Dla mnie właśnie ten orzech jest taki troszeczkę trudny do zidentyfikowania. Ja dużo pracuję z fornirami orzechowymi i one często mają kontrastowe zupełnie płaty. Część jednego płata potrafi być ciemna i na to przychodzi coś jasnego. I tutaj tego nie ma. Ty stosujesz jednorodnie wybarwione, raczej ciemne kawałki orzecha. Ale co ciekawe, właśnie trafiają się, chyba nie wziąłem tutaj akurat, trafiają się właśnie z białymi przebarwieniami kawałki, nie? I one jakby teoretycznie na elementy konstrukcyjne tą biel się odrzuca, bo ona jest dużo bardziej miękka. I dlatego na przykład na gryfy ja raczej z tą bielą nie stosuję gryfów, nie? To są raczej z tej twardzieli orzechu, nie? I teraz, no jeśli chodzi o tą obróbkę przykładową, no to
No, najłatwiej jest mi ją porównać do klonu, ale jeśli ktoś klonu nie obrabiał, no to też ciężko coś powiedzieć więcej. Natomiast jest to jeden z najbardziej przyjemnych do obróbki gatunków, bo... I mechanicznej, i ręcznej? Tak, to twardość jego przy obróbce ręcznej nie jest taka duża, jakoś strasznie duża. Jednocześnie nie powoduje jakichś wyrwań podczas używania dłuta czy strugu. No i właśnie on ma tą taką stabilność, taką naprawdę jakby dużą siłę, nie? Że na przykład na gryfy ważne jest to, żeby taki dany kawałek się opierał temu naciągowi strun w pewien sposób. I on właśnie ma tą proporcję tej swojej masy, wagi do sztywności bardzo optymalny, zbliżony też właśnie do klonu. No to jak jesteś taki sprytny, powiedz mi, jest taki basista Pilichowski i on stosuje taki trik, taki bujnięcie w dół, taki przeciąga ten gryf za chwilę wraca. Z czego jest jego gryf, jak sądzisz? Z czego mógłby być? Z czego mógłby być? No, myślę, że z wielu rzeczy by się nadawał gryf. Właśnie klon czy orzech to są super gatunki. Te basy wiem, że mają też często klejone z kilku gatunków są gryfy, czyli może być na przykład wtedy jakaś wklejka z węgla, z jakiegoś jeszcze twardszego materiału. Stary, zakopaliśmy się w technologii produkcji gryfów do basu. Weźmy jakiś następny gatunek, bo nam ludzie wszyscy odejdą. Nie, wiesz co, to może korzystając jakby z tego dalszego tutaj, co mam pod ręką, ja bym chciał na przykład bardzo klasycznie podejść do tematu, czyli zacząć od jesionu na przykład, który jest gatunkiem, którego używam na korpusy między innymi. Jedźmy do jesionu. Idealnie. To jest materiał, tutaj w ogóle też bardzo duża rodzina, naprawdę. Rodzina jest olbrzymia jesionu. To jest gatunek, który moim zdaniem ma największy rozstrzał. Największy rozstrzał, jeśli chodzi o gęstość w swoim gatunku. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że ten kawałek potrafi w tych wymiarach mieć gęstość od 280 kg na metr sześcienny do ponad 1000. To jest po prostu czterokrotność swojej wagi może mieć. Możemy trafić kawałek, który jest ultra lekki w tym gatunku i możemy trafić taki, który jest ultra ciężki. Jeden z najcięższych. I od czego by to mogło zależeć? To zależy od konkretnego podgatunku, bo tych podgatunków jesionu jest masa. Zależy od tego, gdzie rośnie taki gatunek, w jakich okolicznościach. Na północy drewno rośnie dużo wolniej, więc jest cięższe. W Stanach Zjednoczonych też te warunki są zupełnie inne. Na przykład w Europie zazwyczaj ciężki jesion mamy. Tutaj na przykład mam europejski jesion w Polsce pozyskany i on ma tą wagę troszeczkę wyższą, a ten jesion amerykański ma wagę bardzo niską, nie? I z tego wychodzą bardzo lekkie gitary. Czyli szybko rośnie. Czy szybko rośnie, to ciężko powiedzieć, bo to totalnie zależy od próbuję warunków. Próbuję to jakoś uprościć, ale nie da się tego uprościć. Nie da się tego uprościć. To jest po prostu loteria, nie? Dokońcowo są ludzie, którzy się na tym znają i powiedzą, co dokładnie wpływa na to. Ja wiem tylko tyle. Trafiają się ciężkie gatunki, ciężkie kawałki w konkretnym gatunku i trafiają się lekkie. Ta gitara jest lekka przez to, że jest komorowana, a mamy tutaj gitarę Litą, Stratacz, który powinien ważyć tyle samo i on jest niekomorowany, też z jesionu, co prawda amerykańskiego. I on jest, ta gitara jest lżejsza co najmniej o 200 gramów od tej, która połowę masy jakby objętości ma wyrzuconej na komory. Nie? Wiesz co, 200 gramów miałoby znaczenie, jakbyśmy mówili o rowerze na wyścig pokoju kewlarowym. Ma znaczenie bardzo duże. I, tak, to są już detale, ale no, końcowo przy gitarach to ma znaczenie. Wiem, że jesteś fanem lekkich gitar, a niekoniecznie lekkich gatunków. Czy mi się wydaje? Jestem fanem ogólnie gitar. I na przykład moje gitary, takie osobiste, które gdzieś tam w jakiś sposób czy kupiłem, czy po prostu zapłaciłem za nie, nie te, które zrobiłem, to nie są też najlżejsze gitary na świecie, bo na przykład pokażę tutaj gitarę, która jest z Olchy, to jest Fender z 1966 roku i nie jest to najlżejsza gitara na świecie. To nie jest Jaguar, co to jest? To jest Mustang. No, okay. To jest Mustang, taka mniej troszeczkę popularna gitara przejściowa pomiędzy tymi Stratami i Telecasterami, a tymi bardziej uczniowskimi Music Master i Duosonic. No i ta gitara nie jest najlżejsza, bardzo ją lubię, to jest świetny instrument, bardzo lubię na nim grać i uważam, że to jest świetna gitara po prostu, nie? Jest wykonana z Olchy, co jest kolejnym klasycznym gatunkiem gitarowym, nie? Jesion, Olcha. Mamy tu gdzieś Olchę? Mamy tu Olchę. Ale pewnie głęboko, to dojdziemy pewnie do głęboko, niej potem. Tak. Myślę, że się dokopiemy. Natomiast co chciałem o tym gatunku powiedzieć. Wybrany jest przez to, że jest... Wybrany został wtedy, w tamtych latach 50. Przez to, że świetnie się wykańcza. Ma
bardzo gładką powierzchnię, szybko, nie trzeba wypełniać porów przed lakierem. Dość miękki w obróbce, także w fabryce było łatwo przystosować to do masowej produkcji, że tak powiem, nie? Stąd ta historia z Olchą. No i druga sprawa, że podejrzewam, że w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie dość tani w pozyskiwaniu, nie? Więc to kolejny aspekt. A z walorów takich, powiedzmy, użytkowych, brzmieniowych, no to ma to ten ciężar trochę zwiększony, powoduje takie troszeczkę cieplejsze brzmienie, tak bym to określił, nie? Powiedz mi w takim razie, czy bo tutaj masz gitary Fendery i Fenderopodobne, czy jest tak, że Fender poszedł w jakiś gatunek drewna, czy w jakieś gatunki drewna, czy w jakiś układ typu, nie wiem, Olcha Klon, a Gibson poszedł w zupełnie inną stronę, czy mi się tak wydaje? Tak jest, trochę, nie? Trochę tak jest. To znaczy, no Fender od zawsze stosował... Nie uprzedzajmy, dojdziemy do tych gatunków za chwilę. Jasne. One są w kupce, masz je przed sobą. Może tak być, że zaraz do nich dojdziemy? Nie ma problemu. Super, przypomnijmy sobie o tym pytaniu, bo teraz mi przyszło do głowy, że właściwie chyba mi się wydaje, że to tak można powiedzieć. Można tak powiedzieć. No to są jakby inne szkoły, nie? Każda z tych firm, wtedy nie było takiej standaryzacji. Oni jakby wprowadzali swoje pomysły na to wszystko, na ten rynek. Gibson miał taką historię bardziej wywodzącą się z akustycznych gitar, tak z mandolin jest. Na przykład, a Fender to była firma całkowicie nowa, oni mogli sobie pozwolić na wszystko. Idea przykręcanego gryfu to była totalna nowość wtedy. Czyli wtedy się robiło klejone gryfy? Wtedy w ogóle wcześniej nie było gitar solid body, okay. Więc głównie w akustykach były wklejane gryfy, to okay. Prawda. To oczywiście. Nie pomyślałem o tym, rzeczywiście. Dobrze się cofnąć w czasie i spojrzeć na rzeczy z takiej perspektywy jakby historycznej. Bardzo, bardzo mi się to... Nigdy bym o tym nie pomyślał, ale rzeczywiście tak jest. Jeżeli się ma taką historię, że się robi mandoliny, to się nie robi przykręcanych gryfów, no bo do czego? No tak, to była naturalna progresja. Po prostu tak ich fabryka funkcjonowała, takie mieli też pomysły i wizje na to, a Fender wtedy coś innego wymyślił, na coś innego postawiono. I to było dużo prostsze rozwiązanie, czyli Fendery są z reguły prostsze lutniczo, prostsze takie meble, można powiedzieć, niż Gibsony, które są bardziej takie właśnie lutnicze, takie, tak można to określić, nie? Mam następnych 17 pytań, które dotyczyłyby raczej kierunku gitarowego, ale dzisiaj mówiliśmy się na kierunek gatunki drewna, takie rzeczy mieliśmy przybliżyć ludziom, którzy dawali komentarze, te przynajmniej pierwszych 30 osób, jestem im to winien. A pozostałe 100, nie, pozostałe 97 osób, to już wam tego nie jestem winien, ale pomówmy dalej, przejedźmy przez te wszystkie gryfy i różne gatunki. Więc tak, no ja dalej idąc, też jakby z biegiem też historii, to tym gatunkiem właśnie wiodącym na gryfy jest klon i specjalnie tutaj wziąłem kilka różnych kawałków, żeby pokazać jakby różnicę w obrębie jednego gatunku, jaki potrafi być klon. To są wszystko... Ten fajny, taki dziki. Tak, jest bardziej dziki, ciemniejsza barwa, inna zupełnie waga. Zupełnie inna waga. Ten wygląda zupełnie jakby był z buczyny, tak równy jest. To jest w ogóle no, klon Jawor, czyli nasz europejski odpowiednik. Tutaj mamy gryf z amerykańskiego klonu. Mógłbyś mi podać ten amerykański i ten dziki, taki, który leży najbliżej ciebie? To jest klon Platan, ten dziki. Platan, czyli ten, z którego odchodzi kora. Tak, obłupia się korę i to jest amerykański. Właśnie w tych różnicach pomiędzy konkretnymi kawałkami, konkretnymi podgatunkami. W ogóle nie wiedziałem, przepraszam, że Platan też jest gatunkiem klonu. Tak z tej rodziny się wywodzi, nie? Można to, tak samo Jawor, można osobnym gatunkiem to nazwać, ale ja traktuję to jako jedną rodzinę tak naprawdę gatunków. Kiedyś kładłem podłogę w jednym mieszkaniu na Ursusie i pamiętam, że mieliśmy duży dyletant, czy kłaść klon, czy Jawor, i stanęło na Jaworze chyba z powodu miękkości. Zdawało się, że Jawor jest gram twardszy od klonu, a chcieliśmy bardzo jasną i bardzo równą podłogę. Coś w stylu jak za tobą jest ta podbitka i, tak. I stanęło na Jaworze, ale klon jest również bardzo jasny i z reguły też nie ma słojów i takich rzeczy. Raczej tak, one są dość podobne wizualnie, są jakieś różnice oczywiście, no ale... Pierwszy raz widzę platan, pierwszy raz widzę drewno platana.
Chociaż to duże drzewo, miałem świadomość, tylko nie wiedziałem, że się tego używa. Cudownie, platan. Przepraszam cię, jedziemy nie, dalej. Nie, wiesz co, chciałem tylko powiedzieć o tym klonie. Taki fakt, że właśnie kolejna przyczyna, dlaczego on był tak masowo używany w tamtym czasie, to jest taka, że raz, że dostępność duża, dwa, że cena prawdopodobnie też była niewysoka w tamtym czasie i stabilność, bardzo duża stabilność na jakieś wygięcia, na skręcenia. Kolejna to rzecz to łatwa obróbka, taka jak w orzechu, o którym rozmawialiśmy. No i właśnie Fender sobie wymarzył, że te gryfy będą jakby możliwe też do wymiany, nie? Tutaj mam na przykład z 68 Telecastera i to jest właśnie tak, jak sobie Leo Fender wymyślił, czyli klonowy gryf, jesionowy, lekki korpus, gitara bardzo lekka, waży 2,8 kg. 2,8 gitara z 68 roku. Tak, mówisz, to jest najlżejszy Fender, jakiego miałem w ręku, to muszę przyznać. Świetny instrument. I ten klon naprawdę no, pięknie zachowana gitara, trochę zużyta oczywiście, ale konstrukcyjnie jest wszystko, będzie następne 60-70 lat grała i nic jej się totalnie nie wydarzy, nie? Po prostu świetne materiały w tamtych czasach używano i dzisiaj ten klon też można znaleźć bardzo dobry, nie? 3 lata miałem, jak tą gitarę zrobili. No świetne, naprawdę, mówię, to są instrumenty z takiej złotej epoki, powiedzmy, kiedy te gitary pierwszy raz zawitały na rynku, no i wszyscy do dzisiaj gitarzyści zachwycamy się tymi instrumentami, uważam, że słusznie, bo są przepięknie zrobione, działają niesamowicie i brzmią znakomicie. Znaczy tak, no ja nie jestem żadnym gitarzystą, ale mam zupełną świadomość, że Fender miał dwa modele, które przewróciły świat i Gibson też miał dwa takie modele. Tak przynajmniej ja to widzę. Tak to wygląda. A no widzisz, czyli daleko nie odbiegłem. Byliśmy przy amerykańskim klonie. Możemy jechać dalej, tak? Jasne. No wiesz, jak chcesz, możemy spróbować właśnie odbić w drugą stronę, czyli w stronę Gibsona. I tam wiodącym materiałem na gitary elektryczne, to był Mahoń, nie? Materiał, który jest kolejną olbrzymią rodziną tak naprawdę różnych podgatunków. Mówi się, że w tamtych czasach Gibson używał mahoniu honduraskiego czy hondurańskiego. Mamy tych gatunków tego mahoniu tak wiele, że tak naprawdę już nikt tego dzisiaj jakoś mocno nie rozróżnia, nie? Tutaj na pewno nie jest to mahoń hondurański. To jest, jeśli dobrze pamiętam, Meranti, czyli nawet prawdopodobnie nie mahoń, tylko podobny gatunek do tego mahoniu. I tak samo no, są jakieś sapeli, są kaja, różne, bardzo różne podgatunki, które firmy podciągają w jakiś tam sposób pod te mahonie. Co charakteryzuje to drewno, to taka porowata struktura, kolor taki ciemny, raczej w stronę czerwieni. Trudne są dosyć w obróbce. Twardość tego materiału jest zmienna, tak jak są zmienne te różne podgatunki. Bywają bardzo miękkie, bywają ultra twarde kawałki. Tutaj mam chyba, tak, mam Les Paula z takiego, to jest właśnie ten honduraski mahoń. No tak to wygląda, nie? Jest to porowata struktura, dosyć trudny w wykończeniu, jeśli chodzi o lakierowanie, to trochę. To ja bym miał stolarskie takie troszkę pytanie, bo skoro mówisz, że to się trudno obrabia, to krążą legendy takie, że mówiące o tym, że ludzie przy mahoniu, przy hebanie, przy niektórych gatunkach, niektórzy przy dębinie kaszlą, łzawią. Ja pamiętam swoją przygodę z hebanem w czasie, kiedy jeszcze pracowałem przy renowacji antyku bardzo dawno temu, że ja po prostu czułem, jakbym się octu napił. Taki w płucach czułem takie coś, a wtedy no, maski były takie bardziej, chustkę się zakładało na twarz, więc jakie są twoje czy doświadczenia, czy rady odnośnie obrabiania tych gatunków? Może o tym mahoniu powiedzmy. No wiesz, jestem też alergikiem, więc trochę mi to czasami przeszkadza w pracy. Trzeba się tam zabezpieczać się maskami różnymi i wszystkim, co się tylko da, ale no, przy obróbce ręcznej, polecam obróbkę ręczną, mało jest kurzu wtedy i na pewno to sprzyja pracy jako takiej. Natomiast no, faktycznie różne gatunki, różne zapachy wydzielają, nie? Na przykład czasami trudno jest mi poznać,
palisander, nie? Bo też jest kilka podgatunków, jest indyjski, jakiś Madagaskar, jest brazylijski, taki bardzo drogi palisander. Można go poznać trochę po zapachu, nie? I to trochę tak śmiesznie zabrzmi, ale jeden, czyli palisander indyjski, pachnie jak kocie kupy, a palisander Madagaskar pachnie jak końskie kupy, więc można w ten sposób na przykład rozdzielić, który gatunek jest który. Nie? Czym oni te konie karmią? No to mamy palisandry zrobione. Co mamy tam następnego? Przy czym palisandry też chyba warto wspomnieć, że te twarde gatunki, te, o których wspomnieliśmy, zaczęliśmy od hebanu. Zaczęliśmy od mahoniu, przepraszam. Mówiłeś, że go się źle obrabia, źle się szlifuje, że się wyrywa. Tak jest. Trochę tak jest, no. Aha. Wiesz, jak trafisz kawałek taki piękny, fajnie usłojony, to też będzie się fajnie pracowało, ale reguła jest taka, że raczej przez tą krzyżową taką, to są też gatunki, które przeważnie rosną w tej strefie zwrotnikowej, czyli jakby drewno podczas jednej pory roku kręci w jedną stronę, a podczas drugiej pory roku kręci w drugą stronę i to skutkuje tym, że, znaczy rośnie w jedną stronę, ten efekt Coriolisa jakby ma wpływ na to drewno, na usłojenie i właśnie ten krzyżowy słój. Nigdy nie sądziłem, że mi się przydadzą, że mi się do czegoś lekcje fizyki przydały się, właśnie te. To krzyżowe usłojenie sprawia, że trudno jest takimi ręcznymi narzędziami na tym pracować. Frezarka raczej sobie dobrze z tym radzi końcowo. Nie ma dla niej większej różnicy, chyba że faktycznie wyrywa gdzieś nam krawędzie te okrągłe. Więc no, a na przykład szlifuje się bardzo fajnie mahoniowe. Szlifuje się, to rozumiem, ale jeżeli frezarka wyrywa, to co wtedy robisz? Masz jakieś patenty, podklejasz taśmą końcówki, czy raczej starasz się wejść frezem w tą stronę, która cię na końcu wyrwie? Czyli wchodzisz w obie strony. Wchodzę w obie strony frezem, nie? Mam osobne frezy w ogóle do takich kawałków mahoniowych, takich bardziej wyrywających. Nie tylko mahoniowych, ale takich, które wiem, że będą mi sprawiały problem. Ale te frezy są wtedy ostrzejsze, czy po prostu, czy przeciwnie? Jakby to powiedzieć, one są tylko dlatego, żeby były jak najostrzejsze, żeby mi się nie tępiły na innych gatunkach, nie? Jest. Stąd to. I troszeczkę jakby inaczej ułożony nóż. Te spiralne na przykład gorzej mi się sprawdzają do... Niż proste. Tak. Proste akurat w tym przypadku lepiej. Bardzo dużo się u Ciebie uczę. Nauczyłem się właśnie nowej rzeczy. Znaczy wiem na pewno, że jak mam takie miejsca, gdzie mi wyrywa, to żeby uniknąć tego wyrywania, trzeba to wyrwanie zaatakować i potem dokończyć z drugiej strony. Ale frezy, specjalne frezy do takich, do zadań specjalnych, jeszcze na to nie wpadłem. Dzięki, jedziemy dalej. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, zapomniałem w sumie dodać o tym klonie, o różnych podgatunkach, że właśnie mamy też na przykład klon taki falisty, mamy klon pawie oczko, mamy klon płomienisty po polsku, te nazwy są takie. No to są takie jakby quilted po angielsku, czyli... Ta fala nie jest prosta, ten rygiel nie jest prosty, tylko taki pofalowany w tą stronę też. I to są już takie kawałki, które rosły, to jest taka wada drewna, która się wytwarza jak czeczot na przykład w drewnie i optycznie jest dla oka przyjemna, nie? Czy na meblach, czy na stolikach fornery, czy właśnie na gitarach te topy w szczególności, to jest taki element ozdobny. Doskonale wiem, o czym mówisz. Mój tata kiedyś podarował mi ręcznie zrobioną deskę do krojenia, którą pozyskał z mniej więcej 30-letniej brzozy, które rosły u niego na działce. Bez pozwolenia ją kiedyś ściął, wziął sobie, bo nie wiedział, że trzeba mieć pozwolenie, zrobił z niego deskę. I ta deska jest o tyle fajna, że ta brzoza była zarażona grzybem. I Ten platan też będzie miał takie... Ten platan dokładnie też ma takie fragmenty. Natomiast ja tych wtrąceń w tej desce do krojenia, ona się składa w połowie z tych wtrąceń. Jest tak piękna. Zrobiłem kiedyś zdjęcie i natychmiast wszyscy, co to za blat taki piękny? A to ja mówię, ja tego mam 20 cm na 30, to nie jest blat. Także rzeczywiście rozumiem, o czym mówisz. Także no właśnie te wady drewna teoretycznie, które się wykształcają podczas jego przyrostu, potrafią być jakby takim elementem dekoracyjnym, nie? To jest w klonie bardzo często spotykane, właśnie w platanach również i w jakich jeszcze drewnach? Myślę teraz o koa, takie drewno też bardzo ładne. Jakie? Koa. To chyba na Hawajach, z Hawajów pochodzi taki gatunek. Jakby też ma tę falistość w sobie,
tylko ma kolor jak bardziej orzecha. Zresztą orzech też potrafi wykształcić taki rygiel. Nawet dąb potrafi mieć te paski w niektórych kawałkach, nie? Może powinniśmy się nauczyć i zacząć hodować, skoro potrafimy wyhodować tyle różnych rzeczy. Nauczyliśmy się, żeby banany były takie, jakie są dzisiaj genetycznie, żeśmy je zaczęli podmienili. Dlaczego nie hodować zarażonych gatunków drewna po to, żeby uzyskiwać wyjątkowo ładne deski, ale w następnym pokoleniu, może dlatego to nie jest takie popularne. Na to trzeba czekać lata. Dobra, może coś tutaj przestawię i zobaczymy. Tak, opowiadaj nam o drewnie, bo nawet w połowie nie jesteśmy. No wiesz, na podstronnicę, czyli tutaj na podprogami, najczęściej stosuje się tak naprawdę chyba palisander. To jest najbardziej popularny gatunek. Heban taki traktuje się bardziej ekskluzywne drewno. To jest naprawdę twardy materiał, on ma strukturę w ogóle jak nie drewno, tylko bardziej jak jakieś włókno albo jakiś MDF, powiedzmy, bardzo twardy. To znaczy, co mam na myśli, że na przykład jak się wkłada tutaj progi, to on nie ma w ogóle ugięcia w żadną ze stron. Nie można wepchnąć tych progów tak, jak się w normalne gatunki wpycha, bo podstrunnica nam się wygnie do tyłu w całości. On w ogóle nie amortyzuje w żaden sposób. Jasne. Żadnego ugięcia. Nie? Jeśli to też wynika z tej jego ekstremalnej twardości. Nie? Po prostu nawet tutaj paznokciem się nie da go za bardzo zarysować. Trudne drewno do pracy, specyficzne brzmienie. Ceniony jest właśnie za tą swoją czerń, taką luksusową czerń na jakichś większych rzeczach typu, no nie wiem, jakieś zdobione ramy do obrazów czy jakieś elementy fortepianu, to taki jest naprawdę okazała głęboka czerń z tego gatunku. Pytanko gatunków handlowych. Otóż słyszałem ostatnio historię, że ktoś próbował naprawić jakiś fortepian i nie mógł ściągnąć hebanu, bo jest zakaz ściągania hebanu w związku z tym, że jest to rzecz pozyskiwana w sposób mało, powiedzmy, ekologiczny z upraw nieodnawialnych i traktowana jest prawie tak samo jak, nie wiem, masa perłowa czy kość słoniowa. Jak jest ze ściąganiem hebanu w tej chwili? Można kupić z jakichś certyfikowanych źródeł? Wiesz co, tak, właśnie to plantacje powstały. Nie wiem w jakim dokładnie czasie, ale już myślę, że od kilkudziesięciu lat funkcjonują plantacje, gdzie ten heban jest hodowany tak naprawdę pod to. I to jest takie legalne źródło. I tak samo z palisandrem. W ogóle palisander jest chyba jeszcze bardziej ścigany niż heban. Szczególnie ten brazylijski na przykład jest bardzo restrykcyjnie są przepisy na ten temat prowadzone eksportu na przykład takich instrumentów. Ale teraz trochę poluzowało się to pod tym względem, że instrumenty gitary, ze względu na to, że to jest mały element, zostały wyłączone z tych przepisów, z tego co mi wiadomo, z tych najbardziej restrykcyjnych przepisów. Bardzo dobrze. Bo to faktycznie miało troszeczkę bez sensu, bo było to tak samo traktowane jak jakiś wielkie biurko z hebanu, gdzie tutaj mamy faktycznie dużo mniejszy element. No i też przede wszystkim te rzeczy, które ja pozyskuję, to są z plantacji tak naprawdę drewno i to jest już regulowane w sposób taki dosyć płynny, nie? To dziękuję za tą odpowiedź. Widzę następnych parę gatunków przed tobą. Jasne, coś tutaj odkopię. Wiesz co, tak widzę, co w międzyczasie... Możesz mi je przekazywać, jeżeli ci przeszkadzają tam. Podam ci, to ja chętnie je wezmę. Może któryś uda mi się włożyć tutaj dyskretnie do kieszeni. Wiesz co, no pokażę teraz może taką ciekawostkę trochę, żeby tak trochę odbić z tematem. Nie wiem, czy my ten korpus... A, mamy tutaj. Jakiś czas temu dostałem taką ciekawą propozycję zbudowania gitary, która ma być zbudowana z drewna po pożarze katedry, jeśli dobrze pamiętam, gorzowskiej. I to jest drewno gdzieś pozyskane z tych odpadów. Najprawdopodobniej od wtedy, kiedy powstała, czyli XII-XIII wiek, albo z remontu, który miał miejsce albo XVII, albo XVIII wiek. Najprawdopodobniej jest to, no bardzo ciężko powiedzieć przez to zniszczenie, które jest, ale myślę, że to jest sosna, ewentualnie świerk. To jest taka ekstremalna ciekawostka, nie? No bo to jest tak zniszczony materiał, że tutaj już tej sosny niewiele zostało, ale udało mi się też dwa gryfy z tego wykroić, z tego materiału i to jest też zagwozdka, czy te gryfy nam się będą nadawały. Na razie wszystkie pomiary mi wskazują na to, że wytrzymają ten naciąg strun. Najsłabszym punktem będą pewnie
progi, ale też mam jakiś pomysł, żeby to zabezpieczyć. Więc no, taki projekt powstaje i to będzie gitara prawdopodobnie w całości z takiej ekstremalnie starej sosny. Robiłem wiele gitar z sosny, takiej już współczesnej, i uważam, że to jest świetny gatunek na gitary. Wygląda bardzo fajnie, można pięknie postarzyć, szczotkować, postarzyć taki kawałek. I ma fajne walory akustyczne, takie też zbliżone trochę do świerku. I na gitary solid body uważam, że naprawdę bardzo ciekawy gatunek to jest, nie? Na solid body raczej wziąłbyś świerk czy sosnę? Raczej wziąłbym sosnę. Na akustyka wziąłbym świerk. No. Aha. Tak, raczej też tak historia podpowiada, że to jest tak. Słuszna droga, nie? Chyba tak. Ja w ogóle nie wiedziałem. Ale robiłem eksperymenty i trochę się to potwierdza, nie? Znaczy z akustykami nie tyle, bo nie robię akustyków jeszcze, ale z elektrykami no to bardziej mi się podobają te sosnowe, nie? Z ostatniej minuty najbardziej podobało mi się jeszcze. Zobaczymy, jakie będą twoje przygody akustyczne. No więc zaskoczony jestem trochę tą sosną. Wiesz, to jest w ogóle bardzo... Ja widzę, na jednym z tych gryfów jest bardzo solidny taki sęk. Tak. Gdybym mógł to dostać, to... Zobaczysz. Więc ja pracuję w dość tanich materiałach jako ekostolarz. Moim zdaniem to jest jednak sosna, nie świerk. Ale jeżeli to drewno jest naprawdę z XII wieku, czyli 200 lat przed bitwą pod Grunwaldem, to mogę się pomylić bardzo. To może być równie dobrze całkiem jakiś inny gatunek jeszcze. Natomiast no, to są wyraźne takie przebicia żywicznego drewna. Moim zdaniem też sosna. Sosna, ale sosna. Wiesz, tu jest dużo kawałków, na przykład w tym korpusie, on jest sklejony też w tą stronę, nie? Czyli są dwie grubości po tej stronie. Tak. I tam była faktycznie przestrzeń, gdzie widziałem surowe drewno. Tutaj no, nie widać nic, po tym się nie da poznać nic, jeśli chodzi o gatunek drewna. Tutaj trochę tej właśnie tych takich słojów żywicznych widać, dlatego przypuszczam, że bardziej, że to sosna, ale na przykład może być tak, że jeden spośród tych kawałków jest świerkowy, albo jodła to jest, może być nawet, nie? Ciężko totalnie powiedzieć, bo na dach w tamtym czasie kładzono po prostu wszystko, co było, co rosło w lesie, tak na dobrą sprawę, nie? Nikt nie selekcjonował, że sosnę weźmiemy na to, a jodłę weźmiemy na coś innego, nie? No właśnie, trzeba by zapytać leśników, jeśli zajmują się archeologią leśnictwa, pewnie istnieje taka dziedzina, tylko ja o niej nie wiem. Co wtedy wokół, to mówiłeś, to nie było Gniezno, tylko skąd z katedry? Kurczę, no nie wiem, czy dobrze pamiętam, Gorzów? Gorzów, aha. Tak mi się wydaje, no. Gorzów, tam katedra spłonęła i mówisz, że no ciekawa ta gitara będzie, ciekawa. Chciałbym ją kiedyś usłyszeć. Już niedługo będzie można. Ja chciałem jeszcze o tych gatunkach właśnie iglastych powiedzieć, że to uważam, że świetny materiał na gitary. Zresztą no, w stolarstwie też bardzo ceniona sosna na konstrukcje wszelkiej maści, okna znakomite sosny można zrobić, podłogi, drzwi. I w związku z tym no, to jest jeszcze parę gatunków, które chciałbym wspomnieć tego typu, które też używam. I na przykład jodła, jak sobie sięgnąłbyś ten drugi korpus od góry, tak, to jest ten, to jest jodła amerykańska. Też materiał, który on znowu ma bardzo dużą masę, jeśli chodzi o jedną z największych, jeśli chodzi o iglaste gatunki, i naprawdę świetnie sprawdza się w gitarach, też w akustycznych między innymi. To mówiłeś w ogóle, że to jest korpus komorowany, nowych słów się to jednak uczy, korpus komorowany, korpus termizowany, słuchajcie, no jest tych terminów kilka, nie będziemy ich rozwikływać dzisiaj, proponuję. Zostawmy to na jakiś inny odcinek, natomiast... Na pewno jest to ciekawy materiał, brzmieniowo naprawdę te gitary z iglastych gatunków świetnie mi się sprawdzają. Jeszcze tutaj mam jeden, który stoi przede mną jako eksperyment trochę, to jest Sequoia. Sequoia. Tak, nie udało mi się jeszcze skończyć tę gitarę. W zasadzie to, jak widać, jeszcze nie udało mi się jej nawet zacząć. Ale cały czas ją odkładam na coś wyjątkowego, bo taki po prostu kawałek... Ale ja cię rozumiem doskonale. To jest zboczenie zawodowe. Trzymasz zawodowe, całe nie? życie coś, tak. I w końcu żona czwarta w końcu namawia cię, żeby wziąć to i wyrzucić. I ty to bierzesz i wyrzucasz.
I dwa dni potem przychodzi projekt i wiesz dokładnie, że to było to było czekało na ten projekt. Ja wiem, nie, niczego nie można wyrzucać, zrobić tą gitarę. No taki jest plan, ale właśnie zawsze się, mi się wydaje, że ten pomysł, na który mam, jest niewystarczający na ten konkretny kawałek, nie? Ale to wiadomo, trzeba po prostu zadziałać, zrobić. Bardzo ciekawy kawałek i tutaj jakby czekam na wnioski moje, jakie będą płynęły z tej obróbki. Bardzo, i... bardzo ładny kawałek Redwood, bardzo jestem ciekaw właśnie twoich wniosków co do obróbki. Mam nadzieję, że posłucham kiedyś tego na twoim kanale YouTube'owym. Zdaje się, że założyłeś kanał. I tak, i też właśnie zamierzamy prezentować już te gitary gotowe, czy porozmawiamy też pewnie o tym, jak są zrobione. Zapraszam wszystkich. Chętnie dam suba. Jak to się będzie nazywało? SKG Custom. Prosta sprawa. I jeszcze co do tego kawałka ostatnie pytanie. Czy ty żeś to bejcował, czy... Nie, to jest przestrugane, aha, a tu mamy kawałek, który dostał trochę słońca. Więc jakby tak to wygląda po czasie, a to jest takie surowe drewno, nie? Też jest w ogóle ciekawa sprawa, bo jest tego rygla, nie? Tej fali trochę w tym kawałku. Jest. Pierwszy raz się spotkałem z iglastym drewnem, które to ma. Może to być też ciekawa sprawa. Podam ci. Spróbuję tego rygla. No waży troszeczkę. Ten jest w całości, nie? Waży troszeczkę. Wiesz, on jakby gęstości nie ma dużej, ale jest dosyć duży widać, kawałek. Widać ten rygiel bardzo ładnie tutaj, przynajmniej tak to wygląda tutaj u mnie w świetle. Bardzo ładnie widać, że tutaj nastąpiło coś ciekawe. Dlaczego takie rzeczy się robią? Może dlatego, że ktoś się kiedyś powiesił na jakiejś gałęzi i długo wisiał i ona potem spowodowała naprężenia w całym pniu. Nigdy się tego nie dowiem. Myślę, że jednak jest ktoś, kto to dokładnie wie. Piękny kawałek drewna, cedr. Cedr mamy tutaj. To jest kolejny z gatunków iglastych. I tak to wygląda. To jest w Polsce nazywane, to jest tuja. Zresztą w Stanach też. Western Red Cedar, czyli rosnące tuje do olbrzymich rozmiarów w Stanach, nie? U nas w Europie też podobno gdzieś takie duże kawałki są, ale to strasznie długo tutaj rośnie, nie? I to jest materiał, który już jest bardzo popularny, jeśli chodzi o akustyki, o topy w gitarach akustycznych. Trochę od ćwierku się różni tą cieplejszą barwą, nie? Dlatego też na przykład na gitarę elektryczną, jak dla mnie, fenomenalny materiał. Tutaj mam akurat Telecastera. No wiesz, to pojęcie gitara elektryczna, zresztą z tobą chyba o tym nie muszę dyskutować, jest strasznie takie ogólne. Jest co najmniej kilkadziesiąt różnych gatunków muzyki, do każdej co innego, wiesz, pasuje. No, ciężko jest, nie widuje się na przykład gitarzystów jazzowych grających na gitarach SG, a może mi się wydaje, może... No, zdziwiłby się. Jednym z najbardziej popularnych instrumentów do jazzu to jest na przykład Telecaster, co trochę jest wbrew jakiejś takiej ogólnej logice. Nie? Ja jak zamykam oczy i myślę o Telecasterach, to wyobrażam sobie faceta country, który siedzi, country boy, siedzi taki twang gra i tyle. No ale na przykład taki tele z cedru, piękną fakturę można wyciągnąć z tego gatunku, takie faktycznie 3D. Jak na sośnie. 3D na wypasie. Tak, i no, naprawdę super materiał do obróbki. To jest rewelacja. Łatwo się go frezuje, łatwo się go struga z olbrzymią przyjemnością. Taki po prostu mięciutki jest w obróbce. No wiadomo, ma jakieś takie wady, tak podobne trochę jak paulownia, nie? Czyli jak chcemy gitarę high gloss, to on trochę jest miękki, nie? Żeby jakieś wgniotki dosyć szybko się na nim pokazują, nie? No to jedziemy do jakiegoś następnego gatunku, bo tutaj wybór jest okrutny i moglibyśmy mówić długo. Co tam następnego masz fajnego? Wiesz, jest tutaj jeszcze parę, których chciałem pokazać. Na pewno chciałem pokazać taki gatunek, który nazywa się Corina. Corina to jest coś podobnego do mahoniu, ale jaśniejsze znacznie barwą i lżejsze. To podobnie się obrabia jak mahoń, podobnie, moim zdaniem, podobnie dosyć brzmi. Czyli paulownia? Nie. Wiesz, no, lżejsze, nie aż tak lżejsze, aha, tak bym to powiedział, nie? Bardzo fajny gatunek. Gibson używał tego
właśnie w swojej złotej epoce w latach 50. Na takie gitary, które wtedy weszły, Explorer, Flying V, czyli takie po prostu totalnie odklejone gitary. Tak. No w tamtych czasach to był po prostu skandal, nie? To absolutnie przerosło. Wiem, potem Rosjanie natychmiast zrobili gitarę Kosmos i to była gitara. Dokładnie tak. Nie chciałem tego powiedzieć. Ale nie, Sowieci byli jeszcze gotowi na to. Nawet też tego nie chciałem powiedzieć, słuchajcie, ale no dobra. Więc robiło się to z Koriny. Mogę tą Korinę? Jasne. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek miał to w ręku. I widzę też, że masz ładnie podfrezowane taką mapę geopolityczną, w sensie, jak się nazywa takie coś? Topograficzne. Taką masz takie poziomice wyfrezowane, czyli poczekaj, bo zastanawiam się, jak to jest robione w ogóle, bo jest to piękne. Ja to widzę jako rzecz, którą uprawiam i wieszam na ścianę. Można by było to tak zostawić, taką gitarę zrobić, nie? Tak, tak. A, jako, to też. Nie? Jak ona by się fajnie brudziła i starzała. Nikt. A ty już padłeś, czy ja właśnie? Nie, no teraz jakby no, może wspólnie bardziej twoja inicjatywa tutaj. Ale ty masz do każdego z tych kształtów masz osobny szablon. No tak to wygląda teraz, nie? No inaczej bym tego nie widział, no. Znaczy, no można bardzo łatwo CNC sobie zastąpić to. Ja jeszcze nie wszedłem w CNC, więc muszę się posiłkować kilkoma szablonami. Jak wejdziesz z CNC, to ci powiedzą, że przestało być ręczne. Ale z drugiej strony CNC również rozwija również meblarstwo. Nie mam nic przeciwko technologii, w końcu jestem technologiem z wykształcenia na Boga. Podoba mi się ten gatunek, jest solidniejszy od, jest jakby dwukrotnie zagęszczoną pałownią. Prawda, to się zgadza, nie? To no, się zgadza. Rysunek nawet ma zbliżony. No i ten kolor, nie? Odłożę to. Tak, kolor jest dokładnie pałowniowy. Wiesz, no tu jeszcze z takich gatunków pośrednich, nie? To mam, kurczę, nie wiem czy to ten kawałek, bo już tak po czasie. Zaraz może tu sobie opisałem coś. Tak, opisałem. Wiesz, to jest na przykład mimoza. I to jest gatunek, który bym nazwał podobnym do pałowni, ze względu chociażby na tą wagę, na miękkość. No i jest taki bardziej mahoniowy, bym powiedział, jeśli chodzi niż pałownia, nie? Dość ciemny jest, to było termizowane. To jest termizowany kawałek. Nie mam chyba tutaj żadnego takiego naturalnego kawałka. Nie, gadaliśmy o termizowaniu w odcinku o pałowni właśnie i tam tak. Odprowadzę tych, którzy byliby zainteresowani tą częścią procesu obróbki surowego drewna, która podwyższa, jak żeśmy wtedy ustalili, własności akustyczne mocno. Także mamy mimozę. Czy u nas rosną mimozy? Chyba nie. To jest jakieś, wydaje mi się, azjatyckie drewno z pochodzenia. Takie mam wrażenie. No i prawdopodobnie dzisiaj to są też głównie plantacje, bo to jest kolejne szybko rosnące drewno, podobne właśnie do pałowni. Nie wydaje mi się, żeby takie wielkie liście to miało jako drzewo, ale jest to szybko rosnące, jest to lekkie, jest to podobny temat do pałowni. Brzmieniowo na przykład w moich gitarach ja tak zauważyłem, że pałownia to jest coś zbliżonego do jesionu bardziej, troszeczkę bardziej akustyczny, jaśniejszy sound. Mimoza bardziej do olchy, jakby taki substytut lekkiej olchy, nie? Czyli właśnie ciemniejsze troszeczkę brzmienie. Nie? Nigdy o tym nie mówiliśmy, a to już drugi film, ale może warto o tym wspomnieć. Porównajmy w takim razie cenowo taki blok lutniczy olchy z blokiem lutniczym, bo jeżeli Państwo myślicie, że takie deski tutaj da się po prostu iść do Leroy i kupić, to tak nie jest. To są lutnicze bloki, które Ty pozyskujesz swoimi kanałami. To jestem pewien, że tak jest. No tak, tak to wygląda, nie? Tu na przykład podam taki fajny kawałek, który też ostatnio mi się udało kupić na targach. I tu mogę polecić nawet mojego wspaniałego dostawcę Krzysztof Malinowski Malwood. To są pozyskiwane akurat w Polsce kawałki, z tego co wiem. To jest prawdopodobnie bieszczadzki Jawor. Taki falisty, też bardzo pięknie usłojony kawałek. Będzie z tego fajny Les Paul. Mam na to fajny pomysł. I to są tacy ludzie. Ja mam wielu takich ludzi na całym świecie, którzy tym się tylko zajmują, pozyskują drewno na instrumenty różne i między innymi na przykład na moje. No, mimozę kupuję gdzieś na zachodzie, to jest chyba Holandia z tego co pamiętam, kraj, w którym jest firma, w której... I to są ludzie, którzy zajmują się selekcją konkretnych kawałków drewna pod konkretną już gitarę, nie? Czyli jak ja kupuję, to nie kupuję kontenera takiego
takiego drewna i no, byłoby to też w jakiś sposób sensowne, tylko że strasznie dużo miejsca i czasu by trzeba było na to poświęcić, bo cena by była dużo mniejsza, ale kupuję konkretny kawałek, wiem jaka jest jego waga, wiem jaka jest jego gęstość, wiem jak wygląda i ja sobie go wybieram pod konkretną gitarę tak naprawdę, nie? Za to też ta cena jest troszeczkę wyższa, nie? Bo takie kawałki no, potrafią kosztować nawet po najdroższy, jaki kupiłem, no to myślę, że jest 450 euro za bloczek tego typu, nie? No porównajmy właśnie, bo tak łatwo jest powiedzieć, mówiliśmy o tym, że Mimoza jest zastępnikiem, albo brzmi podobnie do, mówiłeś, lipy, tak? Do olchy, tak. Gdybyś miał porównać taki bloczek lutniczy olchy i Mimozy, to jest różnica w cenie? Wiesz co, chyba nie. Wydaje mi się, że... Wiesz, to nie ma znaczenia, czy rzecz przyjechała 6000 kilometrów, czy rosła za płotem. Nie ma większego znaczenia. To dużo większa różnica jest na przykład, jeśli mamy jakieś specyficzne usłojenie, albo jakiś kawałek jest ultra lekki w danym gatunku. Za ten jesion amerykański bardzo lekki, no to też trzeba naprawdę dosyć dużo zapłacić, bo niewiele spośród tego jesionu w takiej kupce ma taką wagę, nie? To jest jakby kwestia dostępności, że jest go mało, nie? 450 euro za bloczek, który jest samym korpusem, do tego trzeba dołożyć gryf, elektronikę. Wiesz, to jest cena jest różna, nie? Bo to mówimy ja rozumiem, ale też zastanawiam się nad tym, że wchodzisz na jakiś serwis, na jakiś e-commerce i okazuje się, że gitara, już nie mówię nawet gotowa, nie mówię do złożenia, ale generalnie są gitary po 1000 zł czy po 1200. Są nawet dużo tańsze nie wiem, prawda. Nie wiem, czy chciałbym, ale to chyba je odlewają z plastiku. Nie no wiesz, ja sobie zdaję totalnie z tego sprawę, że w lesie taki kawałek drewna, jakbym chciał kupić, nawet w tych Bieszczadach pojechać do leśnika i kupić kłodę, to ja za te 450 euro kupuję całą kłodę, tylko że to chodzi o tą pracę też tego człowieka, który się tym zajmuje, który po prostu pozyskuje to drewno konkretnie na instrumenty, selekcjonuje to, ma wiedzę jak to przechować, przede wszystkim przez, bo to jest sezonowany też materiał, nie? Więc wiedza i czas, który jest potrzebny na to jest, uważam, proporcjonalna do tej ceny, chociaż jest to faktycznie dość dużo, jak za bardzo, taki kawałek, bardzo, bardzo mnie cieszy takie podejście, bo też w odniesieniu do takiego mniej lutniczego stolarstwa, czy w ogóle nie lutnictwa, tylko po prostu stolarstwa, często ludzie porównują mebel z płyty biurowej z meblem, który nawet współcześnie został zrobiony z drewna. I porównanie rzeczy wykonanej ręcznie i maszynowo, próbuję znaleźć jakiś taki punkt odniesienia. To tak nie działa. Są rzeczy, które są warte tego, żeby za nie zapłacić, dlatego że gdybyśmy chcieli naprawdę kupować najtańsze możliwe rzeczy, to poszlibyśmy w rzeczy, które są frezowane w całości w CNC, gdzieś wkładają w to w Chinach kopem te pick-upy, roboty zakładają struny, stroją nawet i puszczają w paczkach przez AliExpress i tak, mam nadzieję, że tak się nie dzieje, mam nadzieję, że większa część gitar na rynku dobrych jest wykonywana jednak tak jak w twoim SKG. Wiesz, temat jest złożony, bo te gitary tanie dzisiaj naprawdę są dobrze wykonane. Trzeba przyznać, że ta jakość instrumentów w przedziale cenowym, tam 1000 zł powiedzmy, no to są naprawdę dobrze, przyzwoicie wykonane instrumenty, nie? I to płacąc za gitarę typu, nie wiem, stary Fender, czy przez kogoś zrobioną, czy tak tu przeze mnie, za SKG, to ktoś płaci za coś też więcej, za ten czas taki ekstra i za historię całą tak naprawdę, nie? Tego, jak to powstaje, jak to jest zrobione. No i jakość jest lepsza, powiedzmy, ale to nie jest 100%, tak jak kiedyś, powiedzmy, było, tylko to jest już te 5-10%, które trzeba już tak wyciągnąć na maksa z danej dziedziny, nie? To teraz na moje życzenie specjalnie o gatunku, który wydawało mi się zawsze, że jest raczej meblowy, może nawet konstrukcyjny dawniej, ale na pewno nie nadaje się do opracowywania u lutnika. Tymczasem jestem w błędzie. Okazuje się, że Szymon ma gitarę z dębu. Dawaj tą gitarę, gdzie to jest? Zdębiałeś, mówisz? No wiesz, to troszkę. To jest gitara w całości z dębu wykonana. No i tak, no,
byłaby bardzo ciężka, gdyby była lita, więc zdecydowałem się na tą wersję thin line, jasne, komorowaną. Jaka część tej gitary jest tam potem podebrana, tam pod tym... Wiesz co, jakbyś, może wrzucisz przebitkę z tych planów, pokażę ci na którymś projekcie, dobrze, ale to jest praktycznie tutaj cała ta komora i tutaj pod elektroniką, nie? Czyli gdzieś 1/3, może więcej. 1/3, myślę, że 1/3, to dobra proporcja, nie? Mhm. No i wiesz, to jest, ta gitara, ten konkretny kawałek to był jakiś bardzo, bardzo stary kawałek drewna, gdzieś z domu rodzinnego mojego taty pozyskany. I stwierdziliśmy, że zaryzykujemy, zbudujemy coś eksperymentalnie, jakąś taką gitarę. Już chcieliśmy kombinować tu z różnymi gryfami, a mówimy, a dobra, zrobimy w całości z dębu, niech będzie już tak na maksa odjechany temat. Normalny dwuczęściowy jest. Gryf jest jednoczęściowy. Ja mówię o gitarze, w sensie, że nie jest wklejany, nie jest wklejany gryf. Jest osobno gryf, tak? Tak. I teraz, wiesz, no, akustycznie ta gitara okazuje się, że bardzo głośno gra, nie? Co było dla mnie też szokiem, nie? Że gitara, tak jak mówisz, z dębu, teoretycznie mniej akustycznego kawałka, to wiesz, to taki bardzo, bardzo ciekawe wnioski z tego mi wypłynęły. Bardzo, natomiast obróbka dębu w pracowni lutniczej. Dla stolarzy dąb nie ma wielkich tajemnic. Dla ekostolarzy, dla hobbystów, natomiast dla lutników? Wiesz, no tutaj wspomnę tutaj kolegę po fachu, Stradi, świetna marka, basy takie bardzo znane na całym świecie i jego właśnie głównym ulubionym gatunkiem jest dąb na gitary basowe. Wojciech Pilichowski na przykład gra na takim basie. Świetne, zresztą miałem w rękach naprawdę, no, przepięknie wykonane instrumenty i z olbrzymią duszą i ten materiał jemu też się sprawdza. Też mi mówię o trudnościach pewnych płynących z obróbki, bo na przykład u mnie, no, to jest jeden z takich twardszych gatunków, jeśli chodzi o obróbkę. No ale z drugiej strony jest też dosyć wdzięczny, nie? Pięknie się go wykańcza, pięknie można cyklinować, można, w zasadzie wszystko można z nim robić i jakieś wyrwania ewentualnie to bym może nazwał jakimiś trudnościami, które wynikają z tego. I ta porowata struktura, nie? To przy lakierowaniu, jakimś przy wykończeniu, albo ktoś idzie w takie wykończenie jak ja, bardzo surowe, tak, bardzo rustykalne i wtedy to jest atut dodatkowy, albo trzeba się zmagać z zaklejaniem tych porów w jakiś sposób, czy tam wypełniaczem porów, czy jakimiś podkładami, nie? Nie, mnie takie rustykalne wykończenie w stylu 30-letni taboret absolutnie przekonuje. Dokładnie tak. Bo w gitarze dla mnie zawsze najważniejszy był dźwięk, a wygląd można pominąć. Natomiast drugi kierunek jest taki, że te reliki, które robisz tutaj, to jeden z nich jest z tej sosny, ten czarno-turkusowy, czarno-błękitny. Przepiękne. Także gitary mogą się starzeć same, albo można im trochę pomóc. Wszystko, ja jestem za tym drugim. Wszystko zależy, co poszukujesz akurat, nie? No tu na przykład jeszcze wyrzucę jakąś gitarkę. To jest taki najmniej relikowany wariant. Później już jest taka nówka sztuka, nie? Też takie robię, teraz ale... Teraz to ze sklepu SG. Tak, ale jakoś ja lubię te gitary takie chociaż trochę napoczęte i tu mamy na przykład też ciekawostkę, to jest w całości gitara z orzechu wykonana. Jest orzechowy korpus, orzechowy gryf. Myślę, że też wygląda w takim bardziej wykończeniu cherry niż orzech, ale taka stylistyka i usłojenie dosyć ciekawe też bym powiedział. No właśnie, nie? Bo napoczęliśmy ten temat na samym początku, żeśmy ruszyli o tych dwóch wiodących firmach, które używają dwóch wiodących kombinacji gatunków. I w normalnych warunkach takie SG byłoby prawdopodobnie mahoniowe, prawda? Tak było chyba, tak. że ten niemal ten kształt jest przywiązany do mahoniu, ty go robisz z orzecha. Nie, wiesz, to jest kwestia pomysłu na indywidualnie na instrument, każdy ten po prostu ma taką historię, nie? Robię...
Robiłem też Mahoniowe SG i też są świetne. Ja bardzo lubię klasykę, a czasami lubię też zaeksperymentować trochę w inną stronę. Zwariować troszeczkę. A z czego robi się Les Paula? No, Les Paula tradycyjnie robi się z mahoniu, mahoniowy korpus, mahoniowy gryf, klonowy top, palisandrowa podstrunica. To jest taki zestaw klasycznie dobrany na gitarę typu Gibson, typu Les Paul. Uważam, że świetnie wybrane gatunki, nie wiem kto był pomysłodawcą tego w firmie w tamtych czasach, ale świetne materiały. No, w tradycji Gibsona jakby to później ewoluowało w taką różną stronę, czyli w latach 70. te gitary zaczęły być ekstremalnie ciężkie, tam powyżej 5 kilo. Te pierwsze w latach 50. nie były aż takie ciężkie zazwyczaj i ludziom to tak nie do końca się podobało. Później Gibson eksperymentował trochę właśnie z drążeniem tych korpusów, też się to do końca nie podobało ludziom. Czyli generalnie wniosek jest taki, że ludzie szukają lekkiego Les Paula, ale litego. Nie? Taki no jest... dobrze, a potem musimy pamiętać o Gibsonach takich jazzowych, na przykład o jazzówkach. Tak, cała linia. Z czego się robi te wszystkie rzeczy, na których grają Śmietana, na których grał Śmietana, na których gra Pat Metheny i cała reszta tuzów gitarowego jazzu. No to właśnie ciekawe, bo teraz ci powiem, że gitary typu ES Gibsona to są gitary wykonane ze sklejki tak naprawdę. Top, płyta wierzchnia, płyta tylna, to jest płyta sklejana, tłoczona na gorąco, trzywarstwowa z fornirów obłogów takich 1,5 mm. One tworzą taką sklejkę niecałe 5 mm, nie? I to jest robione od razu na kopycie, żeby kształt złapać. Tak, czyli tak, się tak, tego nie struga tak jak skrzypiec. No i to jest, wiesz, koniec proces świata, produkcji. Co ty mówisz? Kiedy masz maszynę taką. Zadzwonię do papa. Kiedy masz maszynę taką, jak oni mają, czyli te do tłoczenia tak. I do pozyskiwania takich obłogów, bo ta firma pozyskuje swój obłóg, bo jak ja na przykład ja bym chciał kupić taki szeroki kawałek, to nie da się za bardzo, nie? Trzeba sobie zrobić taki, nie? I no i w związku z tym te gitary mają swój sound konkretny, nie? Ja na przykład robię w swoich gitarach te topy z drewna, robię je żłobione, tak jak topy w skrzypcach na przykład, czy jak plecki w skrzypcach. I one mają troszeczkę inny rodzaj soundu. To już jest jakby kwestia preferencji. Sklejka to sklejka. Zmartwiłeś mnie tą sklejką. Miałem nadzieję, że nie ma gitar ze sklejki, ale słyszę, że jednak są. Jedne z najdroższych gitar na świecie to są gitary ze sklejki. W takim razie cię zaskoczę właśnie, bo jak weźmiemy jakiegoś ES-a na przykład z 58 roku, to jest gitara za kupę kasy. No to faktycznie ona jest tak wykonana, tylko że właśnie przez to, że to jest instrument historyczny, nikt na to nie patrzy w ten sposób, że to jest sklejka. No ta gitara jest piękna. To jest właśnie no, ten kształt. Ja tutaj mam żłobiony top, żłobione plecy i tak jak właśnie ten kawałek tam Koriny, który odłożyliśmy na bok, to jest w ten sposób wykonane. Najpierw frezowane, a później jest to profilowane ręcznie, nie? Bardzo dużo pracy. Trochę więcej pracy, a no, efekt jest i tak inny, nie? Więc to też, szczerze mówiąc, teraz pracuję nad pozyskaniem właśnie takiego materiału, żeby spróbować jeszcze z tą sklejką, bo podobają mi się te gitary, nie? Mimo, że są ze sklejki, brzmi to jak bluźnierstwo w pierwszym odruchu, to brzmieniowo te gitary mi się podobały zawsze, nie? Te klasyczne ES-y 3-5 z lat. Ja całe życie spędziłem z tym dźwiękiem, ponieważ zawsze dużo słuchałem jazzu gitarowego. Ponieważ jesteśmy w takim miejscu tego filmu, na którym w tej chwili zostały jeszcze 4 osoby, więc nie musimy się specjalnie martwić, możemy być sobą. Chciałem zapytać, czy robi się również korpusy takie solid ze sklejek? No, wiesz co, rzadko się spotykam bardzo. Bardzo rzadko. I może w swojej tutaj karierze... Bo to bardzo gęste by było, w związku z tym dźwięk prawdopodobnie byłby... Znaczy waga zabijająca też, nie? Bo ilość tego kleju, powiedzmy, w tym wszystkim, nie? Miałem jednego, co ciekawe, Squire'a koreańskiego, który faktycznie miał korpus ze sklejki, sam się zdziwiłem. Nawet całkiem nieźle brzmiała ta gitara, szczerze mówiąc. I... No co można o niej powiedzieć? Szczerze mówiąc nie wiem, bo nie robiłem gitary ze sklejki. Nie wiem jakie są trudności przy tej obróbce. Ale na pewno była ciekawa. Jako taka egzotyka bym powiedział bardziej, nie? Ale brzmienie było dobre. Uważam, że naprawdę
Nie wiem, może jakiś udany kawałek sklejki to był, ciężko powiedzieć, nie? Może specjalnie wymyślili jakąś sklejkę akustyczną, która była jakby zrobiona pod właśnie tego typu zastosowania. No, myślę, że zrobiliśmy odcinek, który mieliśmy nadzieję wyjdzie 25 minut. Nie sądzę, żeby tyle było po montażu. To jeszcze zobaczymy, ile wyjdzie. Wziąłem sobie na zakończenie, wziąłem sobie ten kawałek, z którego będzie Telecaster z 13 wieku, tak? Podobno, może, tak. Może, podobno. Trudno powiedzieć. Widzę tutaj duże stada drewnojadów jadły. To, ale myślę, że one już, chyba już poleciały sobie, dawno nie? Poleciały sobie, tak. Tak mi się wydaje. Także na razie ich nie słychać, wiesz, może jakieś dodatkowe brzmienie tam będą generowały w środku, jeśli tam jeszcze są, nie? Jeśli tam są jakieś kanały rezonansowe, wszystko się może zdarzyć, nie wiadomo. Bardzo jestem ciekaw brzmienia tej gitary. Daj znać na swoim kanale, jak już ją dokończysz, posłucham. Zrobimy specjalny film o niej w takim razie. Dobry pomysł, bardzo. Ja za dzisiaj dziękuję tym czterem osobom, które dotrwały do tego miejsca. Jestem ciekaw waszych komentarzy. Bardzo dziękuję za wszelkie subskrypcje i inne oznaki sympatii, bo ten film wyjątkowo przyjemnie z Szymonem mi się robiło. To było bardzo dobre spotkanie, na które się mnóstwo nauczyłem. Po to tu przyjechałem. Bardzo dziękuję, Szymon. Dzięki wielkie.